właśnie z obwodnicy Krakowa będę zjeżdżał na 9-4, w zasadzie cały czas na tej 9-4 jestem, jak sytuacja na wprost. No, mam nadzieję, że będę miał okazję już niebawem przejechać się, jak chyba każdy z Małopolski, z Zagłębia, ze Śląska, że już niebawem będziemy mogli przejechać się północną obwodnicą Krakowa. No i tutaj ciekawe, cóż nas tu dziś czeka. Nie wiem, czy nie byłoby rozwiązaniem dla mnie lepszym jazda w stronę domu przez Krajową 79 niż pchanie się tutaj na te, na tą przebudowę. No ale zobaczymy. Powiem szczerze, tylko zaczęte tak naprawdę jest, a dalej no ciężko tam cokolwiek dostrzec. No, mam nadzieję, że w przeciągu najbliższych, nie wiem, 2, może 3 lat, no dobra, no w przeciągu najbliższych 5 lat tą obwodnicą pojedziemy gdzieś tam w okolice Nowej Huty. Bardzo mocno na to liczę. Natomiast ciekawe, jak długo tutaj będzie ta zabawa trwała tutaj aż do tego nowo powstałego ronda w Modlnicy. Bo co tutaj tak naprawdę jest robione? Tutaj jest węzeł, więc nie wiem, jaka tutaj była potrzeba akurat, żeby tutaj cokolwiek przebudowywać. Powiem szczerze, nie wiem, nad czym tutaj myślą. Co do sposobu przejazdu, za chwilę mój pas, na którym jestem, będzie się kończył, a mamy warunki w tej chwili, aby jechać na jego końcu na suwak. Mamy warunki, bo mamy znaczny spadek prędkości na zwężeniu. Jak najbardziej są to warunki ku temu, aby jechać na suwak. Przypominam, na suwak, czyli 1 na 1. Tak to idzie na końcu, bardzo ładnie. Pięknie, ja powinienem tutaj za tą Toyotkę, której nie widać, wjeżdżać. O, właśnie. I za nią właśnie wjechałem.
poszło, można powiedzieć, pięknie, wręcz książkowy suwak zrobiliśmy tutaj. Tutaj jezdnia obok mnie wygląda, jakby już była tak naprawdę gotowa do oddawania. Poniekąd dziwne w tej całym remoncie tego odcinka drogi jest fakt, że wybudowano rondo, a więc były jakieś tam utrudnienia w ruchu. Wybudowano rondo po to, żeby po budowie ronda na nowo zamknąć drogę. A tu powstają, jak widzę, kolejne. Tutaj będzie rondo, tutaj ewidentnie widać, że będzie rondo turbinowe. Czyli kochamy się w tych turbinach. To samo będzie co w modlnicy pewnie. Pytanie, czy tu, gdzie w tej chwili przejeżdżam, a tu pewnie będą światła do marketów. Więc tak można powiedzieć, zero jakiejś konsekwencji w tym działaniu, bo tak to wygląda, że jedno skrzyżowanie zrobimy z rondem, o, tutaj też będzie rondo i też wygląda ono już na to, że będzie to turbina. Chyba że tam wyjazdu przy tym lidu nie będzie w ogóle, być może. Byłoby to chyba najlepsze rozwiązanie. I tutaj też wygląda, jakby tworzyli rondo, tu w tym miejscu. Powiem szczerze, ostatnio jechałem w przeciwną stronę kilka dni temu. Tak dokładnie nie było tego wszystkiego widać. Dopiero jadąc tą stroną, tak naprawdę widać, że faktycznie jakiś postęp tu jest. Choć jak na tyle miesięcy, byłbym dalej sceptyczny w chwaleniu kogokolwiek za postępy w pracach. Chyba będzie miejsce do kontroli, pewnie waga. No i sama modlnica. To jest właśnie to rondo, które wybudowano i potem zabrano się za resztę. Tak jakby nie można było w tym samym czasie zrobić całego tego odcinka, łącznie z budową ronda. A tutaj przecież i nową nawierzchnię robiono w rejonie tego ronda. No, nie wiem, mnie to zastanawia i to bardzo. Jest to dla mnie dziwne wszystko, to jak to wyglądało, jak to budowali, jak to bez jakiegokolwiek pomyślunku wszystko zostało zrobione. Natomiast zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Jak już wyjedziemy sobie tutaj z modlnicy i wjadę do miejscowości Szyce, to tutaj jeszcze będę miał w jednym miejscu poustawiane słupki. Jestem ciekaw, co to tutaj jest za plan na jakiś, nie wiem, remont, przebudowę. To właśnie ten odcinek, o którym wspominałem. Aha, to jest zamiast oznakowania poziomego, to postawiono słupki. No jest to jakieś rozsądne
powiedziałbym, rozwiązanie. Aby na drugą stronę nie przejeżdżać.